Tutaj czeka mnie kara śmierci, miał powiedzieć współpasażerom pański kolega Raman Pratasiewicz, gdy został zatrzymany na lotnisku w Mińsku. Czy uważa pan, że to realne zagrożenie? Tak, to jest naprawdę realne zagrożenie, bo na przykład jedno źródło naszego kanału, które wysłało po prostu dokument tego, że wojsko będzie działać przeciwko protestom, w stłumieniu protestów, dostało 18 lat więzienia. Czyli to jest bardziej niż realne, ale są bardziej straszniejsze te tortury, które teraz przeżywa, bo pojawiają się już informacje, że jest w szpitalu, bo prawie zawału serca. Naprawdę te tortury używane przez reżim jeszcze straszniejsze niż po prostu więzienie. Czyli mówi pan w tej chwili o torturach psychicznych, torturach fizycznych. Co może się stać? Tak, tortury fizyczne, psychiczne używane przez białoruskie służby specjalne, przez KGB. No wiemy nawet o substancjach chemicznych, które zmuszają ludzi wydawać jakieś informacje, mówić to, co chcą ci funkcjonariusze. Oczywiście no tutaj nic zgodnego z prawem. Proszę powiedzieć, bo przecież mieliście obaj świadomość, bo jesteście na liście poszukiwanych osób, że najprawdopodobniej Raman Pratasiewicz jest śledzony. Czy sądzi pan, że cały czas był poddany inwigilacji białoruskich i być może rosyjskich służb? Myślę, że to tak to było. Tutaj oczywiście nie ma wątpliwości, bo trzech rosyjskich obywateli zostało w Mińsku po tym, jak samolot wylądował, ponieważ służby specjalne Litwy już przeprowadzą to śledztwo, co się działo w samolocie i kto był pasażerami. Więc tutaj nie ma wątpliwości. Roman mówił, że przed wylotem z Grecji, leciał z Grecji do Wilna, do Litwy, widział podejrzaną osobę, która próbowała sfotografować, zrobić zdjęcie jego dokumentów, czyli no niestety tak, niestety był śledzony i widział to.